Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Moduł: systemy wentylacji i klimatyzacji, ciąg dalszy. Temat: wentylatory. Witam Państwa. Dziś porozmawiamy o wentylatorach. Zatem wentylatory zaliczają się do grupy maszyn wirnikowych, służących do przetłaczania powietrza z przestrzeni o niższym ciśnieniu do przestrzeni o wyższym ciśnieniu. Charakteryzuje je prostota konstrukcji, lekkość i możliwość bezpośredniego napędu. Wentylatory mogą przetłaczać powietrze czyste, jak i częściowo zanieczyszczone, o temperaturze powietrza atmosferycznego lub podwyższonej. W zależności od tych warunków mają różną konstrukcję i rozwiązania materiałowe. Zerknijcie teraz proszę na przykład wentylatora montowanego w obudowach komputerowych. Wentylatory ze względu na wielkość sprężu i wykonywanej pracy dzieli się na niskoprężne, średnioprężne, wysokoprężne. Gdy praca właściwa przekracza 25 000 J na kilogram, co odpowiada wielkości sprężu około 30 000 Pascala, to maszyny wirnikowe nazywane są sprężarkami. Natomiast ze względu na zmianę kierunku przepływu gazu przez wirnik, wentylatory dzielimy na promieniowe ze zmianą kierunku o 90 stopni, osiowe bez zmiany kierunku, osiowo-promieniowe mieszane, zwane też diagonalnymi, poprzeczne. Dobór wentylatorów odbywa się na etapie projektowania przez uprawnionego projektanta i jest zagadnieniem dosyć złożonym, zaś właściwe wyliczenie oporów jest istotne ze względu na poprawność pracy całej instalacji. Wentylatory mogą pracować w układach równoległych, szeregowych. Podczas współpracy w układzie równoległym zwiększyć można wydajność, podczas współpracy szeregowej zwiększyć można ciśnienie sprzętu. Wyróżniamy także wentylatory dachowe. Są one stosowane najczęściej do wentylacji wywiewnej. Montowane są one za pomocą kołków na wstępnie przygotowanych podstawach dachowych. Wśród wentylatorów dachowych rozróżnia się wentylatory promieniowe i osiowe. Wentylatory promieniowe montowane są w położeniu poziomym. Uruchomienie wentylatora promieniowego może nastąpić po 7 dniach od zabetonowania śrub kotwiących. Ważne jest, aby pamiętać, iż wentylatory osiowe umiejscowione w nieodpowiednim miejscu mogą spowodować obniżenie wydajności i jakości wentylacji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.